Możemy słyszeć, jesteśmy świadkami pasjonującego wyścigu, to jest finałowy wyścig. Jeszcze składało do wytrzymałości, aby to jest kolejny raz. I teraz proszę Państwa parę ciekawostek. Startują łodzie w trzech klasach. Klasa C1, czyli są łodzie o pojemności silnika do 1000 cm i to są te najmniejsze łodzie, można powiedzieć. Klasa C2 to są łodzie z silnikami o pojemności 2000 i klasa C3 to są łodzie z silnikami o pojemności 3000. Te łodzie z klasy C2, C3, proszę Państwa, na tych prostych osiągają prędkości przekraczające nawet 200 km na godzinę na wodzie. To jest tak, jakby samochodem jechać prędkością około 400 km. Więc proszę to sobie wyobrazić. Na tych prostych ta prędkość jest ogromna, ale proszę też zwrócić uwagę, że one praktycznie w ogóle nie hamują na zakrętach. One wchodzą jak po masełku w zakręt. I wtedy co pojawiają się te najbardzo duże przeciążenia sięgające nawet 8G. Czyli przeciążenia takie, jakie są w myśliwcach F-16 chociażby. Także to jest naprawdę sport bardzo, bardzo ekstremalny. Wypadki też się zdarzają. Wczoraj mieliśmy jeden z wypadków, kiedy łódka niestety wyleciała w powietrze. Gdyż też proszę zwrócić uwagę, iż te łódki praktycznie rzecz biorąc fruwają nad taflą wody. Jedynie w wodzie jest silnik, a w zasadzie śmigło silnika. Cała sztuka polega na tym, żeby ta poduszka powietrzna, która jest pod łodzią, wytworzyła niewielką odległość między taflą wody a łodzią i wtedy łódź ma największą prędkość. Łodzie są zbudowane, najczęściej to są konstrukcje kewralowe. Większość łodzi ma również poduszki bezpieczeństwa. Piloci mają butle z tlenem, mają kontakty z radiomenami, którzy stoją tutaj na pomoście i cały czas mówią, jaka jest sytuacja na akwenie. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, tutaj mamy elitę kierowców z wodnej formuły F1. Między innymi w teamie Nolet, to jest ta łódka jadąca z numerem 1, jedzie teraz nie, ale za chwilę będzie jechał Filip Schaap, aktualny mistrz świata w formule F1.